Zróbcie go dla mnie. Oczywiście. Pewnie. Zrobię to. Żel? O, mam tu fantę. Otworzę ją. Jakoś ciężko mi idzie. Chyba coś się dzieje. Kurczę. Jednak nie. Mam pomysł. Potrzymaj to, proszę. Okej, jeszcze tylko troszkę. Oj! Oddaj, zanim wszystko się wyleje. Kurczę, dziękuję. Mimo wszystko spróbuję. Uważaj, żebyś się nie udławiła, Emmo. Wspaniała fanta, ale potrzebujemy słodkiego żelu. Dlatego dodam miotku. Pyszności. Trzeba go spróbować. Pachnie niesamowicie. O, tak. Miam, miam, jak słodziutko. Zjem jeszcze troszkę. Wlej to do butelki. Oj, właśnie żel. Jeszcze tylko trochę. Jakim ty jesteś obżartuchem? O, tak. Teraz można wlać. Kurczę, została tylko jedna kropelka. O nie, skończyło się. Muszę coś wymyślić. Mam. Dokąd idziesz? To jest to. Kochane pszczółki, teraz wezmę od was ul z miodem. Ojej, ojej. Dlaczego jesteście takie złe? Po co tu przyleciałyście? Ledwo zwiałam. O mój Boże, to było straszne. Teraz mam prawdziwy miód. Jest go tak dużo. Jest pyszny. O tak, troszeczkę. Naleję go do butelki. I zakręcam. Teraz trzeba tym porządnie potrząsnąć. Super, żel jest już prawie gotowy. A, no tak, trzeba włożyć go do lodówki. No, już lepiej. Teraz pozostaje nam tylko czekać. Garnek na swoim miejscu. Mam pięknego pająka. Wspaniałego karalucha. Gałązka piołunu. I cudowne piórko. Niesamowita pigułka do smaku. I oczywiście magiczny eliksir. To będzie wspaniały żel. Nie możemy też zapomnieć o mackach ośmiornicy. Dodadzą twista. Teraz to wszystko wymieszam. I gotowe. Wspaniały żel. Palce lizać. A ja wezmę Hubę Bubę. Jest taka pyszna. Jaka piękna, smaczna, długa guma. Tego właśnie potrzebuję. Włożę ją do blendera. Napełnię go po brzegi. O tak, a teraz to wszystko zblenduję. Wezmę najlepszy miód. Właśnie taki. I teraz to wszystko wymieszam. No to jest to. Wyszedł mi idealny żel. Na pewno jej się to spodoba. Teraz przeleję to wszystko do butelki. Właśnie w ten sposób. No i schłodzę to odrobiną płynnego lodu. Tylko spójrzcie, zamarza na naszych oczach. Mój żel i tak jest najsmaczniejszy. Stylowy wygląd, niezapomniany posmak i oczywiście odrobina brokatu. Magiczny, chłodzący brokat. Co może być lepszego? Myślę, że już jest gotowe. Wow, jaka zimna, ogromna butelka. Super. Tylko spójrzcie. Ojej, od czego zacząć? Bardzo chciałabym spróbować tego niebieskiego. Co za kolor. Pyszności. Rewelacja. Ale co to jest? Czy to pszczoła? Jakie dziwne. Ale spróbuję reszty. Ten różowy wygląda smakowicie. Jakie to pyszne. Super, można też nadmuchać balona. Bardzo zabawne i smaczne. Spróbuję trzeciej propozycji. Jest trochę mało apetyczna, ale i tak skosztuję. No dobra, to jest całkiem, całkiem. Ojej, co się ze mną dzieje? Lepiej nie będę tego piła. Dobrze, różowy jest najlepszy, wygrywa.
Brawo ja! A teraz chcę lizaka. Takiego jak ten. Takiego pięknego. Wiem, co zrobię. Wezmę lalki. A dokładnie tylko jedną część. Oderwę ręce. Po co one lalce? Włączam kuchenkę. Dodam cukru. Wody. Wymieszam to wszystko. I zrobię naprawdę dobre lizaki. Oczywiście dodam do tego czarny kolor. Trzeba zadbać o to, by było pięknie. Wygląda rewelacyjnie. Teraz wszystko przeleję do szklanki. I wetknę do tego rączki lalek. Właśnie w ten sposób. Następnie wyjmujemy gotowe lizaki. To jest to. Palony cukier na rączkach wygląda jak rękawy wieczorowej sukni. Co by to wymyślić? O, łyżka, nada się. Posypuję ją cukrem. I użyję palnika. Tak będzie o wiele szybciej. Ojej, jakoś za bardzo się chyba przypalił. Kurczę. Spróbuję. Ojej, jakie gorące. Mój język. Spróbuj go schłodzić. Rzeczywiście, musi ostygnąć. Gdzie tam lodówka? Włożę do niej na chwilę mojego lizaka, tak będzie lepiej. O, wspaniale. Dodam cukier do tego czerwonego syropu. Świetnie. Jakie pyszne słodycze otrzymam. Idealnie. Pozostało tylko troszkę pomieszać. No i gotowe. Wyszedł mi taki rulonik. Zaraz go zwinę. Bellissimo. Muszę jeszcze tylko dodać troszkę białego. Skleję te kolory razem i powstanie niesamowity lizak. Widzicie? Jak na rysunku. Jestem genialnym szefem kuchni. Gdzie jest mój lizak? Ciekawe, czy jest już gotowy. Ojej, nie chcę się odkleić. Aj, jak to boli. Zaniosę go, Kate. Patrzcie, jakiego lizaka zrobiłam. Ojej, jaki wybór. Co to jest? Oj, to nie pachnie zbyt ładnie. I smakuje ohydnie. A to co? Coś dziwnego. Pachnie nieźle. Smakuje całkiem nieźle. Co? Dlaczego ona wzięła rękę mojej lalki i ją oderwała? Co za masakra. Ojej, a tego lizaka muszę spróbować. Jaki piękny. Pyszności. Ten jest najlepszy. Yes! Nie miałem co do tego wątpliwości. Jeszcze chwilka. Arbuz, chcę arbuza. Co z nim zrobić? Jak go otworzyć? Może spróbuję tak. Użyję całej siły. A masz! A ja użyję tej piły łańcuchowej. Szybko się z nim rozprawię. O, dlaczego? Nie rzucaj we mnie swoich śmieci. Wednesday, uważaj. Tu to jakieś resztki. Przepraszam, jestem zajęta. Zrobiłam idealnego arbuza w kształcie mózgu. Proszę bardzo. Cóż to za dziwne danie. Ja zrobię o wiele lepiej. Okej, odkroimy kawałek. Dobra, nie będzie mi to już potrzebne. Wezmę blender i zamienię całość w płyn, nie dotykając skórki. A teraz muszę wylać cały nadmiar. To będzie niesamowicie smaczne. Wsypuję żelatynę. Dobrze, trochę wody. I wymieszam. No i barwnik oczywiście. Zrobię słodkiego arbuza. Będzie pyszny. Konsystencja idealna. Fu, to jest obrzydliwe. Nie zgadzam się. Kontynuuję. Najpierw wleję czerwoną galaretkę. Potem pomarańczową. Żółto. Wymieszam wszystkie kolory tęczy. Zrobię warstwy i przykryję skórką z arbuza. Właśnie tak. Mój przysmak jest niesamowity. Zaraz cię załatwię.
O nie! Teraz boli mnie ręka. Co za pech. No trzeba jej pomóc. Patrz, co tu mam. O, ręce uratowane. Jestem jak kotek. Niech ci będzie. Nie uderzę już tak mocno w arbuza, proszę. Patrz, cyk i po wszystkim. To takie proste? Dzięki. Polecam się. Okej, biorę łyżeczkę. Postaram się ją utrzymać. I... oto moje danie. Nasze arbuzy są gotowe, wybieraj. Od którego zacząć? Okej, niech będzie ten. Jak to się je? Wezmę kę z łyżką. Spróbuję. No, to jest naprawdę dobre, ale jakieś takie zwykłe. Co to za mózg? Jakoś nie mam ochoty tego jeść. No dobra, spróbuję. To bardzo dobre, naprawdę. Ojej, a co to takiego? Czy ja sama mam go kroić? Dobrze, lepiej wezmę do tego nóż. Rozetnę arbuza i zobaczę, co jest w środku. Wow! To takie ciekawe! No to się nazywa arbuz. Najsmaczniejszy, niesamowity! Oczywiście ten arbuz wygrywa. Co ty powiedziałaś? Dobrze, ty wygrywasz. To niesprawiedliwe. Ciekawe, co tam jest. Okej, gotowe. Chcę kanapkę, taką dużą i pyszną. Przyjmuję zamówienie. Zrobię to. Jestem w pełni gotowa. Pokroję chleb w kształcie sześciokąta. Teraz ser. Też go pokroję. O tak, będę miała bardzo apetyczną kanapkę. Oczywiście czerwona papryczka. Jest niezbędna. Trochę sosu tabasco do smaku. Jaki ostry! Aż dym idzie z uszu. To jest to. Dodam jeszcze trochę sosu tabasco. Idealnie. Położę na wierzchu chleb i udekoruję go szynką. Oczywiście odpowiednio to podpiekę. Tak aż tosty będą czarne. Czy to bezpieczne? Okej, ja wezmę opiekacz. Nie sądzę, żeby były z nim problemy. Tu damy chleb. Troszkę posypki. Jest spoko, ale dam więcej posypki. Teraz żelki. Pianki marshmallows. No i co to za kanapka bez słodyczy? Tak, to będzie pyszny posiłek. A teraz zamykamy. Trzeba użyć więcej siły. No zamknij się! Ojej! Gorąco, gorąco! Trzeba się troszkę ochłodzić. Wow! Są bardzo cieplutkie, ale na pewno smaczne. Moje kanapeczki idealne. Co wy robicie, dziewczyny? Popatrzcie, jak pracuje profesjonalista. Trochę sera i szynki. I powstała taka wieża. Oczywiście chipsy. Najpierw je pokruszę dla lepszego smaku. Będzie z nich rewelacyjna panierka. Nie, czegoś mi tu brakuje. Rozbełtam jajko i zanurzę w nim kanapkę. W ten sposób panierka będzie się lepiej trzymać. No właśnie tak. No i działamy. Troszkę oleju. I smażymy. To będzie smakować wręcz niewiarygodnie. Wyciągam moją kanapkę. Moją pyszniutką kanapusię. Wow, no to jest pięciogwiazdkowe danie. Smacznego. Wybieraj. Które danie jest najlepsze? Od którego zacząć? Niech będzie to. Oj, jakie apetyczne. To jest pyszne. Palce lizać. Wspaniała kanapka. Szkoda, że jest taka mała. Teraz ta. Wygląda dosyć zwyczajnie. Ojej, jest taka słodka. Z żelkami. Bardzo dobra. Uwielbiam tę kanapkę. A co to jest? Co za ohyda. Nawet nie chcę tego próbować. Oj! To jest takie ostre. Pomóżcie mi, ratunku. Dajcie mi trochę wody. Muszę zjeść coś słodkiego.
Ta kanapka jest najlepsza. Wygrałam, o tak. Dobra, chcę taki tort. Dokładnie taki jak na zdjęciu. Widzicie? Dobra, zrobimy to. O, tort, jestem w tym dobry. O, co? Co? A, ciasto. Oczywiście, Wnusiu. Wystarczy mąka. Kilka jajek. I trochę mleczka. Zaraz zagniotę ciasto. Ojej, to jest piękne, prawda, Maggie? Po co robić ciasto, skoro można użyć gotowego? Spójrz, babciu. Idealne. Sklepowe wypieki to nie to. Gotowe ciasto? Kto to słyszał? Dobra, nieważne, zaraz mój robot kuchenny wszystko zrobi. O, dokładnie to, czego potrzebuję. Podzielę je na 5 równych części. A teraz muszę dodać kolory. Założę rękawiczki i dobrze ugniotę ciasto. O tak, teraz każda warstwa będzie wyjątkowa. To się nazywa profesjonalizm. Też mi coś. Mój tort też będzie wyjątkowy, bo będzie z masłem orzechowym. Posmaruję nim pierwszy blat. Właśnie tak. Potem drugi. No muszę też oczywiście troszkę spróbować. Jakie to pyszne. Okej, czas posmarować trzeci blat. Oj, chcę jeszcze jedną łyżeczkę. Pyszności. No palce lizać. Maggie, co ty robisz? Przestań. Spójrz lepiej na mój domowy dżemik. Chyba wleję cały słoik do ciasta. Właśnie tak. No i proszę. Gotowe. Teraz pozostało tylko udekorować. No pięknie. No i moja słynna kratka z ciasta. Wspaniale. Co za aromat. Czas do piekarnika. To tyle. Pobądź tam chwilkę, a babcia się zdrzemnie. Oto i moje biszkopty. Czas złożyć tort. Każdą warstwę napełnię moim popisowym, kolorowym kremem. Udekorujemy tort również z zewnątrz. Właśnie tak. A teraz trzeba to wygładzić specjalną szpatułką. O tak, ten tort to będzie istna perfekcja. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz zrobię słodką tęczę. Umieszczę ją na torcie, a tam, gdzie jest tęcza, nie może zabraknąć jednorożca. A po bokach będą chmurki i serduszka. Chyba przeszedłem samego siebie. Idealnie. A, co? Co? O, czas wyciągać ciasto z piekarnika. Co za zapach. No można częstować Sophie. Drogi dzieci, babcia idzie. O nie, oni mają takie piękne wypieki, a mój jest taki brzydki. Ale mam pomysł. Udekoruję go M&M'sami. Właśnie w ten sposób. Od razu lepiej wygląda. Sophie, częstuj się. Wow, ile ciast! Od którego by tu zacząć? Enduery kafake? Ty pierwszy. Spróbujmy. Jest troszkę suchy. No nie obejdzie się bez coli. Oj, sorry, Maggie. O, babciny placek truskawkowy. Uwielbiam go. Pyszniutki jak zawsze. Babciu, kocham cię. Wow, jakie to piękne. Chcę tego natychmiast spróbować. O, rety. Jest tęczowy też w środku. Jaki delikatny i pyszny. A ten jednorożec? Palce lizać. To zwycięży. Tęczowy tort. Jest jednak przepyszny. O tak, jestem mistrzem w swoim fachu.
A teraz chcę popcorn. Taki jak w kinie. A cóż to takiego? A, kukurydza. Mogę to zrobić, mam tu już kolby. Chyba żartujesz. Do tego potrzebne są specjalne ziarna. A ja je mam. Zaraz przygotuję specjalne miseczki, a teraz wsypię do nich ziarenka. I oczywiście olej. Świeżutki. Poleję nim to wszystko. O tak. Nie obejdzie się bez barwników. To one sprawią, że popcorn będzie wyjątkowy. Ten tu, ten tu. Zrobimy z tego tęczę. I czas na palnik. Uwaga, ziarna. Czas na eksplozję. Myślę, że tak wystarczy. Zobaczmy, co z tego wyszło. O tak, super popcorn. I co ty na to, babciu? Co sądzisz o tych kolorach? Fajne, co? Jakieś cuda na kiju. A ja będę miała wszystko naturalne. Tylko wydobędę ziarenka moim nowoczesnym gadżetem. No i proszę. Gotowe. Teraz troszkę masełka na patelnię. Chociaż przydałoby się troszkę więcej. Wsypuję kukurydzę. I dodaję troszkę cukru. Moja Sofia uwielbia łakocie. Przykrywam pokrywką i czekamy. Oj, ziarna eksplodują na patelni. Zawsze boję się tych dźwięków. Gotowe. Co za zapach. Czas na sekretny składnik. Roztopię pianki marshmallows na patelni. Powstanie z nich jednolita masa. Właśnie taka. A teraz wrzucę do niej popcorn. Wymieszam wszystko dokładnie. W ten sposób otrzymam popcorn w formie kuleczek. I to aż 5 kulek w różnych kolorach. Dobrze, czas przesypać popcorn do miski. Cóż za piękność. A co ty tam masz? Co to ma być? To popcorn? Ej, zaraz oberwiesz. Normalnie jak dzieci. Dobrze, że mam popcorn, który wystarczy podgrzać. Kładziemy go na patelnię razem z torebką. I gotowe. I nie trzeba się wysilać. Patrzcie i uczcie się. Co to za zapach? Co ty tam masz? Co? Jaki zapach? O rety, chyba zaraz wybuchnie. Wszyscy padnij. Maggie, co ty narobiłaś? To był popcorn. Trzeba to szybko posprzątać. Czy cokolwiek zostało? Tylko to... Sorki, Sophie. Niewiele ci się dostanie. Wow, ile popcornu! A co to za zapach? Fu, co to? Spalenizna? Ble! O, tu jest prawdziwy popcorn. Spróbuję trochę. Jaki słodki. Wiesz, co lubię, babciu. A co to jest? Jaki ciągnący. Wygląda wspaniale. Jest taki dobry. Niewiarygodne. Ten popcorn zdecydowanie zasługuje na wygraną. Ha, nie mówiłem? Jestem najlepszy. W pierwszej rundzie każdy z was musi zrobić dla mnie tort. Tort? To proste. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Będziemy potrzebować mąki, jajek, mleka, odrobiny cukru i świeżo wyciśniętego soku z cytryny. To naprawdę nie jest skomplikowane. Trzeba tylko wszystko powtarzać za babcią. Aj! To boli! Babciu, co ty robisz? Patrz, gdzie strzelasz swoim sokiem z cytryny. Przepraszam, nie chciałam. Wracam do robienia biszkoptu. Masa jest gotowa, pozostało tylko ją wlać do formy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Nie no, potem wszystkim nie mam ochoty na zabawę z mąką. Wolę zrobić ciasto dla Kate na bazie innych smakołyków.
Będę potrzebować kilku rolek gumy Hubba Bubba. Tylko, że nie dam rady sama jej rozwałkować na placek. Muszę sięgnąć po ciężką artylerię. Ta maszynka załatwi sprawę. To co trzeba. Dziękuję. Dobra robota. A teraz wywrotka z żelkami. Najwyższy czas wrzucić je prosto na patelnię, żeby się roztopiły. Trzeba pamiętać o mieszaniu. Doskonale. Teraz muszę ostrożnie wziąć patelnię specjalnymi chwytakami i wylać roztopione żelki na placek z gumy. Ale wspaniale to wygląda. Teraz powtarzamy z drugą warstwą. Guma. I jeszcze jedna warstwa żelków. To będzie pyszne. W rezultacie wyjdzie mi wielowarstwowy, rewelacyjny torcik. No i gotowe. O, babcia chyba też coś zrobiła. Oczywiście, że zrobiła. Mój biszkopt jest gotowy. Czas rozkroić go na dwie warstwy. Każdą z nich przekładamy bitą śmietaną. Dokładnie rozsmarowujemy. I dodajemy drugi biszkopt. Wspaniale. A ty co tak siedzisz? To jakaś nuda. Pójdź na mój tort. Zamierzam udekorować go kropelkami barwnika spożywczego, żeby był piękniejszy. Ale kropelki to tylko początek. Muszę rozprowadzić barwnik po calutkim torcie. Użyję do tego specjalnego narzędzia. Wychodzi idealnie. Wspaniale. No to ja rozumiem. A teraz zrobię otwór w środku tortu, aby wsypać tam jak najwięcej cukierków Skittles. Wszyscy je uwielbiają. To pewniak. Wydaje mi się, że czerwonych cukierków jest troszkę za mało, ale nie szkodzi. Mam więcej. Patrzcie i zazdrośćcie. Tak powinien wyglądać prawdziwy tort. Ciekawe. Ja też udekoruję swój tort, ale słodycze są banalne i niezdrowe. Truskawki to inna sprawa. Pozbędę się szypułek za pomocą słomki. Następnie truskawki trzeba rozkroić na połówki i przykleić je do tortu. Nierealnie piękny. Nierealnie piękny jest mój tort, który postanowiłem dodatkowo udekorować tęczą. Ciekawe. A ja dodam listki świeżej mięty i plasterek cytrynki. Tak będzie o wiele ładniej. Mnie nie przebijesz. Że co? Mój tort jest ładniejszy. Co to za kłótnie? Ale ja też muszę udekorować swój tort. Co prawda została mi tylko jedna guma, ale damy radę. Hej, przestańcie! Niech Kate zdecyduje. Wow, ile smakołyków! Nawet nie wiem, od którego zacząć. Na początek niech będzie tort babci. Dobry! Ojej, i kwaśny! Co to ma być? Cytryna? Babciu, dlaczego dodałaś jej aż tyle? Nie da się tego jeść. Następny będzie tort szefa kuchni Zaka. Jest nie tylko piękny, ale naprawdę duży. A ze środka sypią się skittlesy. Niesamowite. Makuje nierealnie pysznie. Wow. Ojej, a co to za różowy torcik? Jak dla Barbie. Emma, naprawdę udało ci się zrobić tort z gumy? Gdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Wow! Jak fajnie się ciągnie. Ekstra. To jest przepyszne. Nie miałam pojęcia, że ciasto z gumy może być tak smaczne. Wiecie, co jeszcze jest bombowe w tym cieście? Można z niego robić balony. I właśnie zamierzam go nadmuchać. To jest nie tylko pyszne, ale i zabawne.
Emma, twój tort wygrywa tę rundę. O tak, nie na darmo się starałam. Co będziemy gotować w tej rundzie? A w drugiej rundzie zrobicie dla mnie jajka z patelni. Jajka? Pewnie. Najpierw za pomocą sztuczki oddzielę kilka białek od żółtek. Właśnie tak. Gotowe. Znowu się popisuje. Co on myśli, że to jest takie trudne? Nic podobnego. Oj. Chyba to jednak nie jest takie proste. Co robić? To były ostatnie jajka. Wiem. Mogę użyć strzykawek, żeby oddzielić białka od żółtek. A następnie wycisnąć je na rozgrzaną patelnię. Właśnie w ten sposób. A żeby fajnie wyglądało, zrobię nie jedno, a kilka mini jajeczek. Zobaczcie, jakie urocze. Czeka mnie dość trudne zadanie. Białka zabarwię na różne kolory. Użyję strzykawki, żeby powstała z tego tęcza. Gotowe. Czas na strzykawkę. No i proszę, a żółtko będzie słońcem. Po co takie kombinacje? Można po prostu zrobić urocze smażone jajka w kształcie kociego pyszczka. Żółtka wyglądają jak duże oczy. Tylko spójrzcie, jak fajnie wyszło. Aj! Babciu, przez ciebie moje słońce się rozlało. To było przez przypadek. Ale mi wyszedł słodki kotek. Tak nie można! To nie fair! Okej. Myślę, że zacznę od małych jajeczek Emmy. Pyszne! Co? Już się skończyły? Jakoś mało. Dobrze, że są inne. Co tam zrobił szef kuchni Zak? Co to ma być? Jakieś rozmazane żółtko. Nie chcę tego jeść, ohyda. Ojej! Zjem tego słodkiego koteczka od babci. Spróbuję. Pycha! Babciu, gratuluję wygranej. Oj, dziękuję bardzo. Wiedziałam, że będzie ci smakować. Chcę takie pyszne lody. Lody? Nigdy wcześniej nie robiłam lodów. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli lody są zimne, to pewnie nie da się ich zrobić bez lodu. Trzeba go wrzucić do blendera i rozdrobnić. Jess, zapomniałaś założyć pokrywkę. Nie szkodzi, niech ta kostka lodu będzie dla ciebie nauczką. Aj! Co to? Masakra! Pomóżcie mi! To nie było śmieszne. Ale muszę przyznać, że upadek się przydał. Znalazłam pokrywkę. I teraz mogę bezpiecznie kruszyć lód. Gotowe. Teraz ten lód umieszczę w kubeczku, z którego będzie można go wygodnie jeść. Ale to jeszcze nie wszystko. Najważniejszą częścią jest skroplenie lodu pysznym napojem. Wybrałam dwa rodzaje Fanty. Nadadzą odpowiedniego smaku mojemu arcydziełu. Fajnie, co? I to mają być lody? To tylko zwykły lód skropiony słodkim napojem. Moja cudowna maszyna zrobi prawdziwe lody owocowe. A teraz trzeba ostrożnie napełnić foremkę lodami. To będzie prawdziwy tort lodowy. Zobaczycie. Gwarantuję to wam. Czyż to nie jest wspaniałe? Teraz musimy wstawić to do lodówki, aby jeszcze troszkę się zmroziło. O tak, będzie super. Trzeba tylko troszeczkę poczekać. Co to za dźwięki? Jesteście tacy nudni. Mam swój sposób na rozdrobnienie owoców. O wiele bardziej interesujący niż wszystkie wasze sztuczki. Gotowe. Nie potrzebuję już piły. Pyszne. Pora na mleko.
i żelki. Nie będę żałować. Wszyscy je uwielbiają. Całość muszę porządnie wymieszać. A teraz w ruch pójdzie ciekły azot, żeby moje lody były jak najzimniejsze. No proszę, mój tort lodowy jest gotowy. No prawie. Pozostało tylko zrobić z niego prawdziwy zamek. Ściągam foremki. No i ozdobię całość rożkami waflowymi. Właśnie w ten sposób. Prawdziwa forteca. A ja podam moje lody w uroczej miseczce w kształcie czaszki. Będzie cudownie. Ojej, ale zamek szefa też jest fajny. Nie chcę, żeby wygrał. Wysadzę go w powietrze. Wystarczy taki mały dynamit. Teraz wracam do pracy. Patrzcie, jaki jadalny mózg. Pięknie. Ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam lodowego zamku. Muszę tego spróbować. Ale zostawię go sobie na koniec. Najpierw zajmę się innymi kandydatami. Spróbuję. Fu, jakby ktoś zmieszał napój z wodą. To obrzydliwe. A teraz lody Wednesday wyglądają zabawnie. O, żelkowy robaczek. Całkiem smaczne, podoba mi się. Ale teraz mój faworyt. Najwyższy czas go spróbować. Ale pięknie. Niewiarygodnie pyszne. Zjem wszystkie rożki. Ojej, dlaczego tu jest dynamit? Padnij! Co to było? Moje biedne arcydzieło. Udało się. Masakra, to było fajne, ale mega niebezpieczne. Zwycięzcą tej rundy jest Wednesday. Gratulacje. Mówiłam, że wygram. W drugiej rundzie przygotujcie dla mnie pizzę. Ciekawe. Nigdy nie robiłam pizzy. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Gotowe ciasto jest troszkę za twarde. Zrobię pierwszą na świecie pizzę ze słodyczy. Sofię uwielbia, więc mam duże szanse na wygraną. Najpierw roztopię pianki. Pomoże mi suszarka do włosów. Gotowe. Teraz popcorn leci prosto w te pianki. No już wygląda pysznie. Trzeba tylko dokładnie wymieszać. Właśnie w ten sposób. No to ja rozumiem. To będzie baza do pizzy. Zobaczcie, jak pysznie wygląda. O co chodzi z tą odciętą ręką? To nie jest zwykła ręka, to rączka. Pomaga mi wyrabiać ciasto na pizzę. Coś wam nie wychodzi. To całkiem zabawne. Po prostu rączka nie ma w tym doświadczenia. Dobra, dosyć gadania. Czas zrobić pizzę. Z ciasta trzeba uformować placek, a następnie posmarować go sosem pomidorowym. O tak. Dalej dodajemy ser. Ucieramy go z wierzchu. Z jego pomocą narysuję coś fajnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie może zabraknąć oliwek. Ułożę z nich pajączki. Szkoda, że nie są prawdziwe. Dziewczyno, jestem mistrzem robienia pizzy. Nie przebijecie mnie. Poza tym głównym składnikiem mojej pizzy jest kolorowy ser. O tak. Ta pizza będzie pyszna i piękna. Jestem tego pewien. A ja upiekę swoją pizzę za pomocą miotacza ognia. Do dzieła! Gotowe. Super. Kto pozwolił tej wariatce wnieść miotacz ognia do kuchni? Chociaż moja pizza też jest gotowa. Dzięki, Wednesday. Ojej, wasze pizze są gotowe? No to muszę się pospieszyć i zadbać o dodatki. Dorzucę nutellę, żelki i oczywiście skittlesy. Sophie, co ty na to?
Wow, wszystkie pizze wyglądają bardzo apetycznie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie ta słodka. Powiem wprost, jedzenie tego rękoma nie jest zbyt wygodne. Pyszna to fakt, ale za słodka. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie Wednesday. Nawet pizzę wystylizowała na straszydło. To jest bardzo... Chwileczkę, co to? Oliwki? Fu, nienawidzę ich. Przykro mi Wednesday, ale nie cierpię pizzy z oliwkami. Została mi tylko pizza szefa Sema. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Wygląda super. Ojej, odlot! Uwielbiam ser. Jest taki kolorowy i tak fajnie się ciągnie. No nie mam wątpliwości. To najlepsza pizza w tej rundzie. Gratuluję. Mówiłem, że jestem mistrzem. Dzięki, Sophie. W ostatniej rundzie przygotujcie dla mnie słodką babeczkę. Zrobi się. Jess, możesz odłożyć telefon? Nie słyszysz? A teraz? Odłóż telefon! Tak lepiej. Czas zrobić muffinkę. To będzie łatwe. Zrobię Sophie fantazyjną babeczkę w kubeczku. Najpierw nasypię kakao. I troszkę mąki. A teraz dodam jajko. Trochę cukru. I sody oczyszczonej. A teraz mleko. Całość mieszam za pomocą malutkiego miksera. Właśnie takiego. Na pewno da sobie radę. No to miksuję. I wstawiam do mikrofali. Teraz trzeba troszkę poczekać. Widzicie, jak łatwo w dzisiejszych czasach zrobić babeczkę? O, gotowe! Wyjmujemy. Ojej, ale super wyszło. Baza już jest. Teraz czas na krem i M&M'sy. No to zaczynam. Myślę, że wystarczy. Czas na cukierki. Zobaczcie, jak apetycznie to wygląda. Jestem absolutnie zachwycona. Sophie też się spodoba. Kto tak hałasuje? Wednesday, co ty tam wyprawiasz? Nic takiego. Chcę tylko rozdrobnić ciastka, które będą podstawą mojej babeczki. Gotowe. Ale ciastka to nie wszystko. Trzeba je oczywiście czymś skleić. Syrop czekoladowy będzie idealny. Teraz muszę dobrze to wymieszać i uformować z tego babeczki. Właśnie w ten sposób. Gotowe. Myślę, że Sophie się spodoba. Wednesday, to wygląda strasznie nudno. Nie umiesz robić prawdziwych babeczek. Daruj sobie. A ja wszystkich zaskoczę. Wlewam do foremek. No i hop, do piekarnika. Wspaniale. A teraz przygotuję podstawki pod babeczki. Będą to lampki do szampana wypełnione różnego rodzaju smakołykami. Jak wiadomo, słodyczy nigdy za wiele. Spójrzcie tylko, jak pięknie wyglądają cukierki ułożone według kolorów. Są jeszcze bardziej apetyczne. A teraz czas na krem. A dlaczego by nie zrobić babeczkom buziek? Będą jeszcze ładniejsze i ciekawsze. Fu, ale okropieństwo. Moja babeczka będzie w kształcie grobu, z którego zaraz wyłoni się zombie. Myślę, że to po prostu genialny pomysł. Spójrzcie, jak odjazdowo to wygląda, jak z horroru. Brakuje tylko czekoladowej posypki. Wspaniale. Sophie na pewno oszaleje z radości. O, mam kolejny pomysł. Rączko do mnie. Co to jest? A!
odcięta ręka! To straszne! O nie, moje piękne babeczki! I co ja teraz zrobię? Rączko, będziesz idealną podstawką dla babeczki. A ty, drogi kucharzu, musisz pogodzić się ze swoją porażką. Tak nie może być! Jeszcze mam szansę, żeby to naprawić! To tutaj i jeszcze to tutaj! Ej! Kończymy! Chcę spróbować babeczek natychmiast! Szybko! Ciekawe! Sam, tym razem nic nie zrobiłeś. To jakiś bałagan, a nie babeczki. Wednesday znowu zrobiła jakieś straszydło. Nigdy wcześniej nie widziałam babeczek w kształcie grobów. Ale trzeba przyznać, że jest całkiem smaczna. Naprawdę dobre. Oj! Co to? Odcięta ręka! To okropne. Czy ona dotykała mojej babeczki? Fuj! Jess, cała nadzieja w tobie. To wygląda bardzo apetycznie. Mam nadzieję, że jest pyszne. O, tak. Niesamowite. Jess, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie. Tak długo na to czekałam. Na początek Coca-Cola. Mam nadzieję, że mnie nie rozczarujecie. Co? To przecież jest szkodliwe. Łatwizna. Co tam jest do zrobienia? Wystarczy, że wezmę zwykłą kolę. Już chcę ją otworzyć i spróbować. Myślę, że Emma nie będzie miała nic przeciwko, jeśli to zrobię. Jest pyszna. Kocham kolę. O nie! Skończyła się! Czyli będę musiała ją jednak zrobić. Mam pomysł. W tym celu włożę kilka tabliczek czekolady do rondla, aby je roztopić. Wystarczy troszkę poczekać. Okej, kontynuujmy. Aj, jak boli! Gorąco! Trzeba mieć specjalne rękawiczki. Masz, żebyś się znowu nie sparzyła. Dziękuję, babciu. Więc teraz tę płynną czekoladę trzeba przelać do butelki, żeby do ostatniej chwili Emma myślała, że to zwykła kola. To jeszcze nie wszystko. Teraz czas na cukierki M&M's. Tylko jak je otworzyć? Przecież musisz zdjąć te rękawiczki. A właśnie, jeszcze raz dziękuję, babciu. No to otwieramy cukierki i wsypujemy je do środka. To oczywiście pyszne, ale wcale nie jest zdrowe. Kola też nie jest zbyt zdrowa. A borówki i miód to już inna sprawa. Jeśli je wymieszamy, to otrzymamy coś absolutnie niesamowitego. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. O tak. Ale na tym nie poprzestanę. Teraz wstawiam butelkę do lodówki, aby się schłodziła. Żeby nie tracić czasu, wydziergam sobie sweterek. To wszystko kompletny nonsens. Pyszny napój robi się używając zupełnie innych składników. Trzeba zacząć od różowej Nutelli. Wiem, że wszyscy ją uwielbiają. Będzie z niej świetna jadalna butelka. A teraz można dodać do środka wszystko, na co ma się ochotę. Można na przykład zrobić prawdziwy tort z bitą śmietaną, truskawkami i biszkoptem. Teraz trzeba to tylko złożyć w jedną całość. Tadam! Smacznego! To już jest zbyt trudne. Ja też mam czekoladową kolę, ale była o wiele łatwiejsza do zrobienia. Chwileczkę, a gdzie jest babcia? W czasie oczekiwania zrobiłam sobie świetny sweterek. Ojej! Mam już tam gotową kolę. Czas na wizytę u wnuczki, żeby mogła skosztować. Oj! Robię się już na to za stara. Zapomniałam o etykiecie. Ale błyskawicznie to naprawię. Najwyższy czas, żebym spróbowała waszej koli. Zacznę od tej, która najbardziej przypomina oryginał. Wygląda na to, że coś w niej jest.
Mam nadzieję, że to coś bardzo smacznego. Ojej! To prawdziwa czekoladowa kola. A w środku są moje ulubione M&M'sy. Czekolada też jest pyszna. Uwielbiam to. Muszę jeszcze spróbować pozostałych dwóch. Myślę, że zacznę od tej w środku. Wow, tu jest coś gęstego. Mam nadzieję, że również bardzo smacznego. Ojej! To wygląda jak jakiś syrop. Miód i borówki. Babcia wie, co kocham najbardziej na świecie. No to został ostatni kandydat do wygranej. Spróbujmy tej efektownej różowej coli. Ojej! W środku jest coś bardzo podobnego do tortu. Sprawdzę to, gdy przekroję butelkę nożem. Rzeczywiście to jest tort! Jaki pyszny! Szefowa Rose wygrywa tę rundę. No to było oczywiste. Gotowanie to przecież mój zawód. Tym razem musicie mi zrobić burgera. Burger? Prościzna. Co? Przecież są niezdrowe. Suzy nawet nie chce tego słuchać. No to będziemy mieli mniejszą konkurencję. Dobra, zacznę gotowanie od kotleta. Oczywiście będę go robić własnoręcznie. Całą miłością dla mojej wnuczki. Kto inny jak nie babcia zrobiłby kotleta w kształcie serduszka. Czas go usmażyć. Zaraz wracam. Wielki mi rzeczy kotlet. Ja zrobię nawet własne bułeczki. Poza tym każda bułeczka będzie miała inny kolor niż pozostałe. Emma jeszcze nigdy nie próbowała tak kolorowego burgera. A teraz użyję mojego palnika, żeby te bułeczki wyrosły. Jestem. Jak pięknie pachnie mój kotlecik. Emma z pewnością nie będzie mogła się mu oprzeć. Ojej, co tu tak ładnie pachnie? Chwileczkę, co? Już musimy gotować? Kurczę, nie zdążę. Będę musiała zamówić burgera z maka. Emma na pewno je uwielbia. Dobrze, że tak szybko przyjeżdża dostawa. A z tych wszystkich składników zrobię własnego burgera. Jeśli trafi do sprzedaży, to niech się nazywa Suzy Burger. Myślę, że Emma będzie zachwycona. Jak można się ekscytować tym fast foodowym badziewiem? Burgery szefowej kuchni to całkiem inna sprawa. Emma nigdy w życiu lepszych nie jadła. Są wykonane z sercem i są też bardzo piękne. Tylko spójrzcie. Wspaniale. Po co burgery mają być piękne? Liczy się to, żeby dobrze smakowały. A zresztą trzeba zrobić burgera z miłością. Znam moją wnuczkę, więc nawet beze mnie zrobi sobie odpowiedniego burgera. Od czego zacząć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chcecie zjeść? Zacznę od tych burgerów w jaskrawych kolorach. Mam nadzieję, że są nie tylko ładne, ale i smaczne. No nieźle. Ale próbowałam lepszych. Przejdźmy do porcji w środku. Co to jest? Czy ja mam sama złożyć sobie burgera? Nie, babciu. To ty powinnaś zrobić. Ojej, ostatnia opcja. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że jest nie tylko ogromna, ale i smaczna. O tak! Smakuje, jakby składała się ze wszystkiego, co kocham w McDonald's. To zdecydowanie najsmaczniejszy burger w tej rundzie. Suzy, gratuluję wygranej. O tak! Mówiłam, że Emma uwielbia jedzenie z maka. Mam dla was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie, to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać. Challenge się zaczął. Musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać.
Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Okej, trochę dużo, ale nie szkodzi. Ted, no teraz musisz wziąć jajko i rozbić na patelnię. To bardzo proste. No, rzeczywiście, nie ma nic prostszego. Aja! Aja! Ups! No, prawie ci się udało. Co za nieudacznicy. Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi? Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtka od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No rzeczywiście, ale mnie wystarczy tylko sól i pieprz, żeby moje jajko smakowało lepiej. Ted, co się z tobą dzieje? To gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy, te jajka chcą mnie zabić! Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę? Wszystko przypaliłeś? Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super! Ja też jestem gotowa. Wow, Mary, wyszło ci coś wyjątkowego. To takie niezwykłe. Ręce precz, to kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. Pyszne! To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu, wygrywasz! Kocham cię! Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. Nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery, pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. Czas zacząć. Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor. Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kotlet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Rozłożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałatę i gotowe.
No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie, nie to co wasze paskudstwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnuczce? Czym jest burger bez kotleta? To przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok. Aha, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił. Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł. Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo. Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. To najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra! Wow! Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem, koza z łąki? Nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał u mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Pyszności! Sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O tak! Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yeah!